znalazłem lepszych kolegów do Koksbloka, jak widzicie. Stary. Ej, ale czemu psujesz mi chwilę z kolegami tutaj moimi? Przepraszam, ale stary, wybuchłeś jak ten... Ej, no. Ale no weź, stary, ja tych z kurczakami się witam pięknie. Widzę, wizualizujcie sobie, bo wy widzicie to dopiero od momentu, kiedy już jest elo i w ogóle, a my siedzimy w ciszy od 3 sekund, po prostu Szymek robi nagle elo, elo, witam z moimi kolegami! Tak było, jaka? Faktycznie. Przecież można za mało dostać takiej sytuacji, stary, weź się trochę ten... Weź sobie tak... Przygotuj nas do tego, dlatego nie zostawiajcie Szymkowi łapki nie w górę. Nie, no proszę, dziecko. Zostawcie mi łapkę w górę, ja już nie zaskoczę was nigdy tak to niespodziewanie, naprawdę, ale słuchaj. Słuchajcie, dzisiaj ważna rzecz, ponieważ ja odkryłem, słuchajcie, sam, nikt tego nie pisał w komentarzach, że wiem, jak naprawić bałwana. Otóż, słuchajcie, wystarczy... Co? Wystarczy? Co wystarczy? Co wystarczy zrobić? Powiedz nam. Wystarczy zrobić coś takiego? Wełną go zabudować? Rusz nie, się. No co jest nie tak? Najprzyjemniejsze stosowanie bałwanu do tak zwanego farmienie, zabudowując bałwana na wysokości 2 bloków, zyskujemy fabrykę śnieżek. Niekoniecznie bym powiedział. A to był aktualny poradnik, czy...? No tak, to jest jeden... Nie, no co jest nie tak, halo? To nieźle masz, Szymek, na chacie, ci powiem. No, jak my to na tej samej chacie mamy. Czyli chyba nie. No nie, no i co jest nie tak? Powinien mieć daszek ładnie, żeby tworzyć. Jak głupie, no przeczytałem wam całą. Bałwa nie zostawia śniegu na skalę macierzystej, lodzież klei śniegu. No to... Aha, bo on teraz na śniegu stoi! Wytyfy, to przesuńmy go! Naprawdę? Stoi na śniegu? Tak, no popatrz, stoi na śniegu. Wytyfy! No i co? Halo! Nieźle idzie! No wytyfy, zepsuł nam się! Trzeba rozwalić łopatą. Ej, zabrałeś, zamknij go. Czokler, ty zabrałeś. A, nie! No, brawo! No i Czokler, gratulacje! Gratulacje! Zabrałeś! No nie, no nie wierzę w ogóle, zio, proszę powiedz coś, żeby się ten... A co ty rozwalasz znowu tutaj? Bałwanie, proszę! Ja mam pomysł. Nie działa w ten sposób. Ja mam pomysł, on będzie teraz mieszkał w moim domu. Ale patrz, też nie działa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ogólnie nasz świat się rozwinął już w taki sposób, że każdy jest w stanie coś robić, nie nudząc się, i każdy się zajmuje jakimiś ważnymi tematami. Ej, to prawda, a w ogóle... Ktoś tam bije potwory, ja tutaj sortuję skrzynki, ktoś mógłby się farmą zająć. Ktoś by mógł dzisiaj pokonać Widera. Ja sądzę, że to jest możliwe, tylko potrzebuję jakichś ochotników ze mną. Słuchajcie, bo beacon jest rzeczą, która by nam się przydała. Jeśli chcesz mieć ochotnika, który będzie ginął, ja jestem bardzo chętny do ginięcia. Dobra, ale stary, właśnie o to chodzi, my możemy tam ginąć milion razy. Ała! Stary, uważaj. Okej, dobra, ja chcę tylko zebrać te rzeczy. Okej, i mam dużo strzał, o to mi przede wszystkim chodziło. Bo ja chcę go wystrzelać z byku. Serio, chcesz Widera w takich setach robić? Bez problemu, o co ci chodzi, byczku? Jak ty jeszcze nie wiesz, że my to wygramy. Ja Czoklet i ty będziemy sobie radzić, chyba że ty też jesteś taki męski jak my. Co? No. Co ty mnie podważasz tutaj ten? Ja pierdolę. No nie, bo to ty na razie ty cykora robisz, stary. Jakiego cykora? No mówisz, ej, ja nie wiem, czy taka zbroja. A, to sorry, to pomyliłem. Co? Stary! Włos podobny macie. Co to miało być w ogóle? Szymek, Minecraft... Słuchajcie, ale najważniejsze jest siekierka i miecz, bo siekierką ma się więcej obrażeń się zadaje. Więc, no co ty? Więc ja to przygotowuję. Ja siekierkę mam. Ja łuk... Ja mam siekierę. Czy gdzieś są jeszcze o, są te jeszcze zniszczone łuki, to ja sobie połączę je wszystkie, żeby Tak. Znaczy, są jeszcze przy... Tam jest skrzyneczka koło samego grindera i zobacz, że tam są jeszcze 2 łuki. Okej, dobra, zobaczę w takim razie, żeby to wszystko... Gdzie jest skrzyneczka? Ej, ja nie chcę nic mówić, ale siłą rzeczy to bałwan powinien zostawiać ten śnieg w domku tutaj Czokleta. Nie wiem, no on jest zbagowany totalnie. Głupio. Więc nie wiem, no zobaczymy, dajcie nam jeszcze... Aha, już myślałem, że on zostawił śnieg, a tam jest łóżko białe. Dobra, gotowi na wyprawę? Ja mam wszystko, co... No, wy jesteście nubki, jak wy nie jesteście gotowi w takim razie. Tak, jak ty nubki? Ja jestem gotowy, ja wiecie, że mam w ogóle stack prochu? Co? Stack prochu mam. Ale włożyłem go już do tego.
To co, chcesz dynamitem wysadzać tego? Nie, no właśnie, ej, to jest najgłupszy pomysł jest ever. Czemu? No nie wiem, no w dynamitem wysadzać tego? Jako to wybuch, kontrawybuch? No nie, tak. Nie wiem. Ale nie jest odporny na wybuchy? Właśnie. Wydaje mi się, wydaje, że ma Blast Redition. To cokolwiek. To? Blast Redition ma. A wy nawet takich rzeczy nie wiecie, że on posiada takie rzeczy. Tak. Blast Redition. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w Minecraft. Widziałem, że nie są takie rzeczy na świecie. Blast Redition, stary, nie wiedziałeś. Przykro. Nie. Nawet mi ciebie nie szkoda, typie, w takim razie. Dobra, nawet mi ciebie dawajcie nie szkoda. Dobra, dawajcie, słuchajcie, przygotowani. Macie siekierkę i mieczyk? Mam. Let's go, słuchajcie, kto. Dobra. Kto przeżyje, ten mistrz. Czas na wyprawę! Myślicie, że nie jesteśmy przygotowani, a my jesteśmy najbardziej na świecie przygotowani. Kto z was chce może jedynka trochę, bo znalazłem sporo chleba. Ja mam. Ja zabrałem sobie z naszych kurczaków. O nie, ale świniak tutaj jest. Ja się boję bardziej świniaka niż Widera. Okej, okay, no, zobaczymy. Ale ten świniak jest potężny, jak on pacnie raz, to odlatujesz. Okej, okay, tędy. Idziemy wszyscy, chodźcie. Wow. Ja już zapomniałem, jak się idzie. No, ale ja na szczęście znam drogę na pamięć. Uwaga, jesteśmy blisko. Gotowi? Ja mam 23 level, trudno. Jazda! Ja nawet nie próbuję. O, mamy ekspiarkę, spokojnie. Jazda! Jazda. Dobra, byczku. Ale oddalmy się trochę od siebie, żeby nie zgarniać. Ej, to jest możliwe! Ej, lol! To jest możliwe, żeby go pokonać. On ciągle bije bedrock, szybko, ciśniemy go. On jest zablokowany. Tak. Stary. On nie jest zablokowany jednak. Ale widzicie? Dobra, dawajcie. Dajesz. Ja tutaj będę na jego te. On ciągle na mnie jest sfokusowany. Jak my dobra mówiliśmy, haha, wy macie mnie ze mnie beczkę, a ja mu. Oj. Dobra, ja leżę, ale wracam. Zauważyłem, wracam, stary, teraz leżysz tutaj. Ja zbiorę twoje EQ, stary. O nie. Zablokowany jest, dawaj. Ja jestem Withered, mam efekty. Okej, okay, czekaj. O nie, już teraz nie jest. Niech się zablokuje znowu. Dobra. Jakiś lag jest? Zaraz się chyba lag jest, lag jest. A nie. Dawajcie. Dobra, ja się tylko schowam, bo ja. Okej. Okay. Ja mam mało życia, poczekam, aż mi się wygeneruje całe. Dobra, spokojnie, dacie radę! To jest już, ale to jest w ogóle beczunia z tego Withera. Ale nie. Ej, zostaw go już, ja chcę go zobaczyć, jak on ginie. Czy mi się nie uda? Przecież widzisz, nie? No na drugiej perspektywie. No nie, no i ja nie widziałem tego. Nie widziałem tego. Nie widziałem tego, ale wierzę wam, że było super. Ale ja super było. Ale widzicie? Wy mówicie, yeah. Wither niemożliwy dla nas, a ja mówię, w męskiej sile siła. Szymek. Co? Nie nagrałem ci perspektywy. Co ty gadasz? Ale cio... Co ja ten... Ja byłem na to śmieszny żart. Dobrze. A żeby śmieszniejszy żart był, to ja od początku nie wstawię twojej perspektywy, że widzowie mi się i też, że to był żart. Nie, no dobra. Dajcie moje EQ. Ja się nie spodziewałem, że to tak się. Ja myślałem, że tu będzie wyginał. A pokaż mi gwiazdeczkę. Patrz. Tak z bliska, tak z daleka. No nie, no pokaż, daj mi ją, stary. No wytyfy, musimy go zabić. Nie było cię, Szymek, jak to zaklepaliśmy, więc przykro mi, ale nie tak. Ej, no ale dajcie mi, no please, no wytyfy. Ale... O, myślałem, że zginiesz. Ale ja już zostaw mnie! No nie, no jednak nie boję się tak bardzo świniaka, jak już jego, no. Znaczy... Ja cię, no daj mnie... Nie, zostawcie mnie! Ja chcę gwiazdeczkę. No, ty to jednak jesteś cheater w ogóle. O nie. Widzicie? Ja daję pomysł, mówię, motywuję. Motywuję w ogóle ziomeczka i chodź, zabijmy go, a tutaj ziomeczek... Ej, czemu on taki dom churnie? Oj. The fuck! Co się stało?! Oj. O nie, tutaj jest za dużo. Ziomekła, tutaj jest twój ten... Twój złoty but. Dobra, one niech atakują sobie. Tutaj jest. Mam gwiazdę w takim razie, dzięki. Czy ktoś mi... Dobra, poradzę sobie. Walka o gwiazdę przez cały czas. Witam. Super jesteście. No, ty też jesteś super, stary. Okej.
On tak cały czas za tobą idą miłości. Dobra. Oni są chyba wkurzeni na ciebie. Przestańcie dzwonić. Matko, znowu alarm. Co odcinek alarm jest w ogóle? Nie no, trzeba zobaczyć, jak się robi beacon. Obsydian 3. Czy mamy 3 obsydian? Mamy. Mamy! Z tym. Szkło no, potrzebujemy, szkło! Ale wiesz co, zaczekaj, bo czy możemy robić obsydian, nie? Bo tutaj było jeszcze trochę obsydianu dodatkowego w tym. W tej wyspie netherowej. Ale czy jest sens zrobić beacon, jak my i tak nie zrobimy w żaden sposób bloków? Ale przecież bez bloków też działa. Też działa? Tylko ma najmniejszy zasięg, nie? A, no to spoko, to zobaczymy. No. Tylko ja potrzebuję szkło. Szkło? No to crafting piasku tutaj się kładzie, nie? Nie, crafting piasku? Jak zrobić crafting piasku? Nie wiem. Sand. Cyanydy. Piasek ze złota się robi z gravela, a gravel się robi ze złota chyba też. O nie. To jest dirtu, nie? Chyba się robi. Gravel się ze złota. Nie, z tego, z koula, z koula. Który z wysep nie ma jeszcze piasku? Jest jeszcze piasek na wyspie z tej morskiej. Ale to daleko jest chyba. Nie, to daleko nie jest, to jest dosłownie dwie kratki. A. Czyli jakieś dwa achievementy większe zrobimy i można spokojnie... Ale nie ma stary takich, łatwiej chyba zrobić. Najprostsze byłoby teraz zrobić, zostań uderzony przez spadające kowadło, nie? A to tylko... ile żelaza stary jest, co ty gadasz? Dokładnie. No, to jest mega dużo żelaza. Bo tam potrzeba 27 na ten... No to minecart w takim razie. Minecart jest, no właśnie. No to jest łatwiejsze o wiele. Wypij miksturę odporności na ogień, przecież mamy. O, mamy, no tak. Czekolet, no, ty tu jednak jesteś. Teraz? Uwaga, moja mikstura. Joshi, jeśli pijesz, to stań w ognisku, żeby chociaż nie marnować efektu. Ej, ale to serio? Powinniśmy sobie jedną kratkę przydzielić więcej, bo uwaga, nie zaliczyło nam jak w netherze żeśmy zrobili. A, Widera nie, jak Widera żeśmy postawili, to nam nie zaliczyło. Tak, pamiętam, jak nam nie powiększyło. Tak. No, to nie wiem. Powinniśmy? To uwaga, powiększam. Ale nie, no to czekajcie, no my zbierzemy przecież no. Ten piasek, stary. Ale ja i tak mogę podkę wypić już, dawaj. Pijemy tą podkę teraz? A, wypijam, no, stary. Dawaj, wypijaj i wskakuj do ogniska, tak jak mówiłem. Ja cię. Nie marnować efektu. Dobra, ale weź skorzy tego ogniska przynajmniej, byczku. Dobra. Buty zdejmij, żeby nie ten, nie zepsuć. Wow, środki odurzające. Tylko nie to. Buty się nie niszczą, bo nie zostaje damage'a w ogóle. Okej, to teraz stój tak przez 5 minut. Nie no, przez nie, bo tutaj generalnie jedna rzecz się stała. Co się stało? Gdzie, co się stało? Mianowicie mamy już dostęp do mesy. Co? Wow, stary. Ale nikt tam nie patrzył w ogóle, jakim cudem to się tak stało? Ej, czy czerwony piasek też się, z czerwonego piasku też można zrobić? Chyba tak. Tak, ale to od razu jest chyba tego czerwone szkło. O, i mamy złoto. Na pewno? Jedno. Weźcie, sprawdźcie z tym. Ej, a może tam jest coś w środku, co? Jest! Jedź złote co? Jabłko, koks! No ale to... Ale po co nam to złote jabłko? Okej, ja mam wszystkie już surowce, żeby stworzyć piasek więcej. Dobra, czyli potrzebujemy 5. To obsydian jest zrobione, to wszystko mamy. Więc będzie mi w końcu beacon. Ale nie jestem przekonany, czy naprawdę nie. Czy... Mi się wydaje, że nie będzie działać. Czy my musimy zrobić jednak to żelazo? Nie wiem, czy Żyło jest tego pewien? Nie, wydaje mi się, że on ma. Jest chyba podstawowy ten, podstawowe działanie. Tylko on ma strasznie mały zasięg, jakieś tam wiesz. 5 kratek czy coś, 8 kratek. Takie strasznie śmieszne. Jest jeden podstawowy efekt, chyba. Nie pamiętam, który w sobie nawet... Nie wiem, będziemy musieli to sprawdzić w takim razie. Wydaje mi się, mam że 5. Sam jump boost albo coś takiego będziesz mógł odpalić. Mam 5 w takim razie. Uwaga, robię właśnie teraz beacon. I jest! Enderman właśnie ukradł kaktusa. Myślałem, że beacon ukradł. Co? Nie, ale mamy beacon, postawimy go i zobaczmy. No, dawaj stary. No nie dawaj ma stary, nie ma żadnego podstawowego efektu. No a jak wsadzisz jakiś, no, ale wiem, trzeba czapkę? Przecież go odpalić, stary. Ale popatrz, że nie ma żadnego tego. Widzisz, od razu go klikniesz? Jest, tak. To jest od razu pierwszy poziom trzeba zrobić, stary. No tak. Dobra, no to jest nasze zadanie gdzieś na kolejne odcinki, a tymczasem ten kończymy. Pamiętajcie, że playlistę macie i w karcie, i teraz już na ekranach końcowych. Kolejny odcinek jest u Jerzego w poniedziałek. Trzymajcie się, do zobaczyska. Też poprzednie odcinki możecie zobaczyć w playliście, co mówiłem już. Nieważne, zasubskrybujcie kanał, łapka w górę i elo! Hello.